Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest Prawda. Dzisiaj moim gościem ksiądz Mateusz Szerszeń, michalita z magazynu Któż jak Bóg. Szczęść Boże, kłaniam się. Szczęść Boże, Któż jak Bóg. Nasz gość jest zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika Któż jak Bóg, jest też de facto szefem kanału Któż jak Bóg i właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać wokół jednej z najnowszych aktywności tego kanału YouTube'owego Któż jak Bóg. Chodzi mianowicie o wielkie zawierzenie świętemu Michałowi Archaniołowi, które odbywa się w dniach 20-29 września, a więc cały czas trwa, cały czas można dołączać do tego właśnie wielkiego zawierzenia na kanale Któż jak Bóg. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale oczywiście porozmawiamy także o tym, kim w ogóle jest Michał Archanioł, dlaczego należny jest kult Michałowi Archaniołowi, czym to się wszystko je, bo nie są to sprawy oczywiste, zwłaszcza od czasu, kiedy tak zwany egzorcyzm Leona XIII został z kościołów usunięty. W Polsce jeszcze gdzieniegdzie występuje. Czy to dobrze, czy niedobrze, o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. Zachęcam do śledzenia tej naszej rozmowy i oczywiście zachęcam jak zwykle do wspierania kanału PCH24. Nadajemy dla Państwa z Warszawy, żebyśmy mogli to dalej właśnie w Warszawie robić i jeszcze rozbudowywać nasze warszawskie studio. Potrzebne jest wsparcie, jak go można udzielić. Wszystko na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Księże, zacznijmy może od wyjaśnienia, co to w ogóle jest wielkie zawierzenie, bo to brzmi jak taka naprawdę bardzo potężna akcja. Co to jest wielkie zawierzenie Michałowi, świętemu Michałowi Archaniołowi? Wszystko wyrosło z bardzo małego ziarenka. Otóż przebywałem w sanktuarium świętego Michała Archanioła w miejscu piastowym, gdzie zrodziła się taka myśl, żeby napisać rozważania nowennowe od 20 do 29 września. I pół roku temu wydaliśmy książeczkę z wielkim zawierzeniem świętemu Michałowi Archaniołowi, bo okazało się, że to nie tylko nowenna, ale także konkretne zadanie do zrealizowania, bo każda nowenna to przede wszystkim modlitwa. Natomiast tutaj jest cała droga do przebycia, łącznie z wykonaniem zadania. Jedno z zadań to na przykład przebaczenie osobie, która w ostatnim czasie mnie skrzywdziła. Inne zadanie mówi o tym, żeby pomodlić się o pokój i dobrobyt dla naszej ojczyzny. I okazuje się, że wielkie zawierzenie to jest przede wszystkim odpowiedź na szerzące się zło w świecie, zwłaszcza, że XXI wiek to jest renesans kultu świętego Michała Archanioła. Zaczęliśmy od peregrynacji, następnie szkaplerz, a teraz no wierzę, że też znak od świętego Michała Archanioła, czyli wielkie zawierzenie, oddanie życia pod opiekę wodza niebieskich zastępów. Jak rozumiem, to wielkie zawierzenie ma wszystkie, że tak powiem, wymagane certyfikaty, żeby być uprawnioną formą modlitwy katolików w Polsce. Mało tego, certyfikat jest podwójny. Pierwszy pochodzi z naszej kurii zakonnej, że nie zawiera ono żadnych błędów i można je drukować, ale żeby jeszcze być zupełnie spokojnym, mieć certyfikat, czyli imprimatur kościelny, zgłosiliśmy się do kurii warszawsko-praskiej, która udzieliła imprimatur dla tej książeczki. Czyli z pełnym spokojem sumienia i z wielkimi nadziejami co do owoców duchowych można się w to włączać. No ale w takim razie jeszcze wrócimy do kwestii wielkiego zawierzenia, ale proszę powiedzieć, kim w ogóle jest Michał Archanioł? Kto to jest? Bo to postać, która pojawia się oczywiście w tradycji chrześcijańskiej od samego początku, można powiedzieć, ale gdyby jednak ksiądz zechciał przybliżyć naszym widzom, którzy być może nie są zaznajomieni akurat z tą, powiedziałbym, tradycją katolicką. Kim jest Michał Archanioł? Święty Michał Archanioł. Zacznijmy od końca. Archanioł, czyli dobry duch, który stworzony jest przez Pana Boga do służby ludziom i oddawania chwały Bogu. Znamy go przede wszystkim z opowiadania o walce ze złym duchem. I tu pojawia się druga część, czyli Michał, imię Któż jak Bóg, to pierwsze zawołanie i, co mało się podkreśla, pierwszy egzorcyzm, jaki usłyszał świat. Zły duch, który wystąpił przeciwko Panu Bogu, usłyszał właśnie od tego archanioła Michał, czyli Któż jak Bóg. No i wreszcie święty, ale święty niezwykły, bo większość świętych chodzi po ziemi, umiera w opinii świętości i dostaje też potwierdzenie cudu po śmierci. Natomiast święty Michał Archanioł był od samego początku święty, dlatego że przebywał w wielkiej bliskości Pana Boga, a jako dobry anioł przebywa nieustannie w niebie i tam zarówno chwali Pana Boga, jak i przychodzi na pomoc ludziom tutaj na ziemi.
No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek, bo mogłoby się wydawać, że to taka trochę tautologia nazywać anioła świętym. Jak gdyby prawie że z definicji anioł jest świętym, oczywiście wiemy o upadłych aniołach, prawda? Ale nie, dlaczego Kościół w ogóle sięgnął po osobę Michała Archanioła, żeby go tak wydobyć i tak bardzo podawać wiernym do kultu? Jest to kontynuacja tradycji, która zrodziła się już w Starym Testamencie, dlatego że święty Michał Archanioł był uznawany za anioła opiekuńczego narodu wybranego. Zresztą późniejsze dokumenty kościelne mówią między innymi o tym, że być może sam święty Michał Archanioł był aniołem stróżem Pana Jezusa. Kult świętego Michała Archanioła obserwujemy właściwie od samego początku chrześcijaństwa. Taki szczególny moment, kiedy święty Michał Archanioł został zauważony, to jest IV-V wiek, kiedy po raz pierwszy pojawiają się wzmianki o objawieniach świętego Michała Archanioła na Górze Gargano we Włoszech, gdzie do dzisiaj stoi sanktuarium, jedno z najstarszych sanktuariów chrześcijańskich świata. No i przede wszystkim niebiańska bazylika, czyli miejsce, o którym święty Michał Archanioł powiedział, że nie człowiek je poświęci, ale on swoją mocą i swoją obecnością już uświęcił grotę, do której będą zmierzali ludzie po odpuszczeniu grzechów. Mówi ksiądz o tym zakorzenieniu jeszcze w Starym Testamencie, czyli można powiedzieć, że czcząc świętego Michała Archanioła jesteśmy w takiej najlepszej tradycji sięgającej no, niejako samych początków religii objawionej, nie tylko jakaś nowa, nie wiem, nawet XIX-wieczna pobożność, ale coś, co zawsze towarzyszyło Bożemu objawieniu. Tak, ludzie rzeczywiście od samego początku doświadczali walki duchowej, która związana jest przede wszystkim z działaniem duchów dobrych i złych. I to też jest nawiązanie do tego, co Pan mówił, to znaczy święty Archanioł. Tak? W momencie, kiedy nastąpiła walka na niebie i aniołowie podzielili się na tych dobrych i złych, dodajemy dzisiaj do tych dobrych słowo święty. I rzeczywiście ta tradycja obecności świętego Michała Archanioła jest przecież potwierdzona w samym Piśmie Świętym, bo przecież Księga Daniela opisuje świętego Michała Archanioła, zresztą Jozue, który ma stanąć do walki z ludami kananejskimi, też doświadcza obecności niezwykłego wojownika, który obiecuje mu, że to nie on będzie walczył, ale Bóg stanie w jego obronie i ostatecznie pokona swoich wrogów. Gdy mówimy o wojowniku, rzeczywiście zawsze przedstawia się świętego Michała Archanioła z mieczem i tak dalej. Trochę może powstawać takie wrażenie, że to jest święty, że to jest patron głównie dla mężczyzn, prawda? Że taki jest tutaj ten aspekt militarny, ale to oczywiście jest prawda, ale gdy się choćby wejdzie na stronę Któż jak Bóg, albo gdy się zapozna z różnymi materiałami, to piszą księża bardzo często o tym, że również kobiety modlą się do świętego Michała Archanioła i też odczuwają jednak bardzo duże wsparcie z jego strony, ono jest faktyczne, więc to nie jest chyba tylko taki męski święty. Tak, to prawda. Zresztą późniejsze objawienia świętego Michała Archanioła, kiedy to objawił się chociażby świętej Joannie d'Arc. Dzisiaj mało o tym się mówi, ale owe głosy, które słyszała święta Joanna d'Arc, to były także głosy świętego Michała Archanioła i relacje mówią o tym wprost. Zresztą pamiętamy też historię objawienia cudownego medalika i tej symboliki, która pojawia się na cudownym medaliku. Przecież te owe gwiazdy, które pojawiają się na rewersie medalika, symbolizują obecność Matki Bożej i świętego Michała Archanioła. Warto też dodać, że przecież ruch czcicieli świętego Michała Archanioła i rycerze świętego Michała Archanioła, czyli właściwie taki trzeci zakon michalicki, tworzą głównie kobiety. Więc rzeczywiście święty Michał Archanioł, że tak powiem, nie jest tylko dla mężczyzn, on jest dla wszystkich, którzy toczą walkę duchową. A zgromadzenie świętego Michała Archanioła, do którego ksiądz należy, jest właśnie Michałowi Archaniołowi oczywiście podporządkowanym, można powiedzieć. Skąd taka idea, żeby zbudować zgromadzenie właśnie wokół świętego Michała Archanioła? Trzeba to rozpatrywać w kategoriach nadprzyrodzonych, nawet powiedziałbym pewnego cudu, bo przecież mój założyciel, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, przyjechał do Polski jako salezjanin. Jednak szybko poróżnił się z władzami zakonnymi we Włoszech, jeżeli chodzi o styl życia i utrzymanie wychowanków. No i poszukiwał jakiegoś patrona, który nie będzie już nawiązywał do świętego Franciszka Salezego, ale kogoś, kto stanie w obronie też tej młodzieży, która jest zagrożona przez wpływ złego ducha. Prowadził korespondencję z księciem Michałem Radziwiłłem, który zasugerował jako patrona właśnie świętego Michała
Archanioła. Trzeba bowiem pamiętać o jednej rzeczy. Papież Leon XIII, przełom XIX-XX wieku, pisze słynny egzorcyzm, bo przecież widzi nad Rzymem latające demony i zamyka się w swoim gabinecie i pisze modlitwę, którą do dzisiaj znamy i odmawiamy w kościołach. A ten egzorcyzm Leona XIII został zniesiony oczywiście już wiele, wiele lat temu. Pytanie tylko, jak ksiądz to sam odbiera, czy to dobrze, bo wydaje się, że od tego momentu bynajmniej mniej zła nie jest ani w świecie, ani w kościele, tylko chyba jeszcze więcej niż na tym przełomie XIX-XX wieku, a przynajmniej tyle samo. Wbrew pozorom obserwujemy nagły wzrost odmawiania tej modlitwy, zwłaszcza na świecie. Są całe diecezje, które z polecenia biskupa odmawiają modlitwę do świętego Michała Archanioła po zakończonej mszy świętej. Rzeczywiście były pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o usunięcie tej modlitwy. Natomiast trzeba pamiętać, że święty Michał Archanioł jest aniołem cierpliwym. I wracamy do tej modlitwy w momencie, kiedy pojawiają się różne kryzysy, zwłaszcza kiedy zły duch także w kościele zaczyna w jakiś sposób działać czy kusić człowieka. I naturalną, że tak powiem, reakcją kościoła jest powrót do tej modlitwy, bo nie bez powodu nazywana jest ona egzorcyzmem, to znaczy stawaniem naprzeciwko złemu duchowi, ale zawsze z wielką pokorą względem Boga, bo nawet święty Michał Archanioł nie zwycięża swoją mocą, ale w haśle Któż jak Bóg mówi, Pan Bóg jest moją mocą i to dzięki niemu zwyciężam. Mówienie o złym duchu i o walce ze złym duchem nie zawsze jest, powiedziałbym, modne. Dzisiaj bardzo często słychać, że takie skupianie się na nieustannej walce duchowej to jest element jakiejś zamierzchłej pobożności, która odciąga od tego, co naprawdę jest ważne w życiu chrześcijanina. Jak ksiądz patrzy na takie idee, to znaczy na ile ta idea właśnie walki duchowej, czy ta konieczność prowadzenia walki duchowej pod patronatem świętego Michała Archanioła, ona nie tylko może, ale powinna być pewną koniecznością życiową każdego chrześcijanina, a na ile to rzeczywiście jest coś, co można zamknąć tylko w jakichś formach dawnej pobożności i się od tego odciąć. Tak, kilka lat temu stawałem nawet w obronie pewnej katolickiej uczelni, która wprowadziła jako jeden z wykładów demonologię. No i oczywiście media przeciwne szybko podjęły ten temat i wyśmiały całą sprawę. Moja teza jest taka, demonologia to nic śmiesznego. Ona się wydaje śmieszna tylko jeżeli oglądamy hollywoodzkie filmy na temat egzorcyzmów i sobie myślimy, piękna historia, trochę się pobaliśmy, dobry horror. Prawda o działaniu złego ducha jest dużo bardziej prosta i powszechniejsza niż się nam wydaje. Ja pracując na Monte Sant'Angelo we Włoszech, właśnie w tym sanktuarium świętego Michała Archanioła, o którym wcześniej wspomniałem, sam doświadczyłem nieraz tego, w jaki sposób zły duch potrafi działać nawet w sposób nadprzyrodzony w różnych objawieniach demonicznych. Przecież osoby, które są poddawane egzorcyzmom, korzystają zarówno ze spowiedzi, jak i z sakramentów świętych. Więc sam na własnej skórze doświadczyłem nieraz, w jaki sposób duch zły potrafi działać w takim człowieku, a Duch Święty pomagać też w rozeznaniu, co jest działaniem złego ducha, a co tylko jakąś mistyfikacją czy próbą oszustwa. Tu akurat papież Franciszek bardzo często mówi o działaniu złego ducha i mówi bardzo jasno o osobowym działaniu tego złego ducha, ale wydaje się, że zwłaszcza w Europie i niestety także w wielu środowiskach w Polsce coraz więcej osób traktuje złego ducha jako pewien rodzaj mitu, jako rodzaj jakiegoś, powiedziałbym, takiego mitycznego opisania złych ludzkich skłonności. Czy można tak rzeczywiście złego ducha przedstawiać, czy jednak na gruncie tradycji katolickiej jest jasne, że chodzi tutaj o konkretne osoby i o demony właśnie jako konkretne byty stworzone przez Boga i przeciwko niemu zbuntowane? Papież Paweł VI, którego zdanie na temat zapachu siarki w kościele dobrze znamy, po wypowiedzeniu tych słów zalecił, a wręcz nakazał pogłębienie badań teologicznych na temat osobowego zła. Dlatego, że toczyła się w Kościele dyskusja, czym tak naprawdę jest zło. Scholastyka zajmowała się złem nieosobowym, Tomasz z Akwinu nazwał je tylko brakiem dobra.
Natomiast doświadczenie katolików i tradycji Kościoła mówiło także o tym, że zło ma swoje imię i my znamy to imię zła. To jest szatan, przeciwnik, Lucyfer, ktoś, kto niósł światło, a stał się Lucyperem, kimś, kto światło utracił. I dzisiaj demonologia zajmuje się tym tematem i rzeczywiście przecież samo Pismo Święte nadaje imiona złym duchom. Księga Tobiasza mówi o Asmodeuszu, który dręczył Sarę, który został ostatecznie pokonany przez świętego Rafała Archanioła. Dzisiaj, kiedy mówimy o złych duchach, rzeczywiście żyjemy w takich czasach, gdzie materializm, a właściwie nominalizm, mówi nam o tym, że no, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy zło jest osobowe, raczej mówi się o jakichś brakach, o nieumyślnym spowodowaniu zła. Natomiast katolik to jest człowiek, który bierze też odpowiedzialność za swoje czyny, a każdy z nas, kto chociaż raz w życiu robił rachunek sumienia, wie, że do pewnych złych rzeczy jesteśmy nakłaniani jak gdyby pokusą, która z jednej strony wychodzi z naszej ułomnej natury, no ale też wiemy, że nieraz bywa tak, że te okoliczności, które się pojawiają wokół nas, one też jakoś no, nie są takie przypadkowe, byśmy powiedzieli. I szczególnie to wychodzi w momencie, kiedy człowiek popada w jakieś zniewolenia i nagle się okazuje, że już nie wystarczy decyzja woli, że nie chce. Potrzebna jest wtedy pomoc drugiego człowieka, sakramenty, no i przede wszystkim działanie łaski Bożej, która też jest osobowa, bo ma na imię Jezus Chrystus. I tutaj myślę, już widzimy pewną przestrzeń dla działania również świętego Michała Archanioła. Ja chciałbym spytać księdza o to, jak może wyglądać tak konkretnie w życiu każdego chrześcijanina kult do świętego Michała Archanioła. Czy należy go tylko, powiedziałbym, sporadycznie przywoływać wtedy, kiedy człowiek czuje się jakoś szczególnie właśnie kuszony, atakowany przez niepotrzebne złego ducha? Czy ta pobożność do świętego Michała Archanioła może być, albo nawet być powinna, to też chciałbym, żebyśmy rozstrzygnęli, powinna lub może być taką częścią codziennej katolickiej pobożności? Wydaje mi się, że od kilkunastu lat mamy jasne znaki z nieba, co powinno być treścią naszych aktów strzelistych i takiego codziennego życia. Pierwszy z nich to jest Jezu, ufam Tobie, siostra Faustyna. Następnie któż jak Bóg, czyli hasło, które wybrzmiewa nieustannie w Kościele i stanowi powrót do tego, co zdrowe, do tego, co jest naszą tradycją, do tego, co jest Ewangelią. No i wreszcie sługa Boży, ojciec Dolindo Ruotolo, Jezu, Ty się tym zajmij. Wydaje mi się, że jeżeli człowiek w ciągu dnia te trzy hasła, któż jak Bóg, Jezu, ufam Tobie i Jezu, Ty się tym zajmij, przemieni na praktykę swojego życia, to naprawdę droga do nieba jest dla niego otwarta. Natomiast jeżeli chodzi już o takie szczególne nabożeństwo, bo jak śpiewamy w godzinkach do świętego Michała Archanioła, nabożeństwo do tego Archanioła jest znakiem wybrania. To znaczy, to nie tyle ludzie sobie wybierają świętego Michała Archanioła za patrona, ale te rzesze, które czczą świętego Michała Archanioła, to właśnie one są wybrane. To znaczy, to one zrozumiały, na czym polega przesłanie świętego Michała. I dzisiaj mamy mnóstwo praktyk związanych z tak zwaną pobożnością michalicką. Zarówno noszenie szkaplerza, jak i przechowywanie kamienia z groty Gargano. No i wreszcie teraz to nowe nabożeństwo, czyli wielkie zawierzenie, bo przecież warto dodać, że w tym wielkim zawierzeniu są tacy, którzy odmawiają nie tylko jeden raz, ale kończąc dziewięciodniowe przygotowanie, zaczynają je od nowa. To znaczy uczynili z niego nieustanne nabożeństwo. Pozwoli ksiądz, że wcielę się jeszcze na chwilę w rolę takiego liberalnego krytyka takiej pobożności, bo już słyszę takie głosy, że to wszystko jest takie trochę magiczne, że to jakieś amulety, tu jakiś kamień, prawda, tu szkaplerz, to wszystko ma ochronić przed złem w taki sposób jak gdyby magiczny. Jak ksiądz by odpowiedział na takie zarzuty? Tak, rzeczywiście mogą pojawić się takie zarzuty, natomiast trzeba pamiętać o jednym, to znaczy dla człowieka wiary istnieje inna perspektywa niż dla ludzi, którzy są niewierzący. Znaczy z zewnątrz może się to wydawać czymś absurdalnym, ale trzeba pamiętać, że my jako katolicy nadajemy sens czynnościom, które wykonujemy. To znaczy magiczne postępowanie wierzy w magiczne zasady działania świata.
nie wierzy w przyczynę i skutek. Dla człowieka wiary obecność Pana Boga w świecie jest czymś oczywistym, a zatem Pan Bóg jest także przyczyną dobra, które dzieje się w moim życiu. I człowiek może na to dobro odpowiedzieć, to znaczy my nie jesteśmy biernymi odbieraczami łaski Bożej. I warto też to dodać, bo zauważamy to zwłaszcza po epoce modernizmu, że ta nieufność wobec świata nadprzyrodzonego to jest tak naprawdę wylewanie dziecka z kąpielą. To znaczy reguły wiary w Kościele rodziły się z praktyki. Mówiło się lex orandi, lex credendi. To znaczy tak jak się modlił Kościół, tak potem podawano do wierzenia. I usunięcie całej pobożności, były takie próby w historii Kościoła i historii herezji, że pobożność jest tylko jakimś dodatkiem do kerygmatu. To nieprawda. Właśnie w pobożności realizuje się to, w co wierzą ludzie. Przecież Kościół posiada sensus fidei, tak? Czyli zmysł wiary i on przecież w dużej mierze wynika z pobożności, z tego, w jaki sposób ludzie się modlą, czego chcą, jakie intencje nadają. I jestem przekonany, że to nabożeństwo też było pisane w takim duchu, żeby ono odzwierciedlało się w praktyce życia, a nie tylko w deklaracji. Bo wielkie zawierzenie nie jest tylko moją deklaracją, że obieram świętego Michała Archanioła za patrona. To jest droga do przebycia, która ma zmienić mnie, żebym stawał się coraz lepszym kandydatem do świętości. I to wielkie zawierzenie cały czas, tak jak mówiliśmy, jest dostępne i w formie książkowej, i właśnie w formie YouTube'owej. Proszę powiedzieć jeszcze, księże, jeżeli ktoś chciałby teraz dołączyć do tej akcji, można powiedzieć, modlitewnej 20-29 września, to co musi zrobić? Na kanale Któż jak Bóg o godzinie 20 transmitujemy kolejny dzień zawierzenia. Zakończymy 29 września, czyli w święto świętych archaniołów. Natomiast ci, którzy posługują się Facebookiem, mogą zajrzeć na naszą stronę Któż jak Bóg, wziąć udział w wydarzeniu Wielkie Zawierzenie Świętemu Michałowi Archaniołowi. A ci z kolei, którzy wolą tradycyjne formy i książeczki, to zachęcam, żeby weszli na stronę kjb24.pl i tam znajdą też zakładkę z tym zawierzeniem. Można je sobie zamówić i odmawiać w każdym czasie. Chociaż zaznaczę, że najlepszymi momentami w ciągu roku do odmówienia tego zawierzenia są właśnie nowenna przed 29 września i druga nowenna przed 8 maja, czyli przed rocznicą objawień na Górze Gargamu. A jeżeli ktoś by się w jakiś sposób zapalił do tego nabożeństwa, do świętego Michała Archanioła i chciał je później pogłębić, albo nawet w jakiś sposób, powiedziałbym, w swoim życiu zinstytucjonalizować, to jakie ma możliwe drogi do przejścia? Mamy kilka stopni i kilka metod takiego oddania się świętemu Michałowi Archaniołowi. Myślę, że najbardziej powszechna, bo to obserwujemy w naszych statystykach, to jest przyjęcie szkaplerza świętego Michała Archanioła. Najczęściej odbywa się ono w czasie rekolekcji prowadzonych przez Michalitów czy w czasie peregrynacji figury świętego Michała Archanioła. Istnieją też organizacje michalickie, takie jak Czciciele świętego Michała Archanioła. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie michalici.pl, ale także na stronie kjb24.pl. Natomiast dla tych, którzy chcieliby już tak bardzo na poważnie zająć się szerzeniem kultu świętego Michała Archanioła i podejmować w tej intencji także różne praktyki pokutne, konkretne modlitwy, jest Rycerstwo świętego Michała Archanioła, czyli wspólnota kobiet i mężczyzn, którzy wspomagają Michalitów przede wszystkim w szerzeniu Bożej chwały i w walce ze złem. Można zatem ze świętym Michałem Archaniołem w pewnym sensie przejść przez życie i oby to było przejście z tą właśnie pomocą do Królestwa Bożego. Jak rozumiem, jest taka szansa, że rzeczywiście ten kult będzie procentował, bo mówi ksiądz o tym, że widać w życiu wielu ludzi jakieś nawrócenie, jakieś przełomy właśnie wtedy, kiedy zwracają się do świętego Michała Archanioła, prawda? Więcej. Ta książeczka powstała w kwietniu, więc minęło pół roku od jej wydania. Mamy już świadectwa pierwszych uzdrowień, nawróceń, uwolnień z nałogów.
Można o tym więcej poczytać w naszym dwumiesięczniku Któż jak Bóg. Ja sam jestem zaskoczony, dlatego że jako autor w ogóle nie miałem takiej intencji. To znaczy, dzieło przerosło autora. Miała być zwykła nowenna, okazało się, że jest pewna idea. Wielkie zawierzenie w tym momencie rozeszło się już w prawie 6 tysiącach egzemplarzy, więc to jest bardzo dużo. Przetłumaczyliśmy tą książeczkę już na język angielski. Za kilka miesięcy będziemy mieli wersję włoską i jestem przekonany, że będzie to dzieło, które przerosło nasze oczekiwania, tak jak było z Peregrynacją czy ze Szkaplerzem świętego Michała Archanioła. A te świadectwa, które do nas spływają, czyli uzdrowienia, i to naprawdę uzdrowienia ze śpiączek, z chorób, które wydawały się nieuleczalne, tylko świadczą o mocy świętego Michała Archanioła, no i tego, że się posługuje też ludzkimi rękami, żeby trafiać do innych. Wygląda to wszystko i brzmi naprawdę pięknie, zatem można na koniec tylko zachęcić wszystkich do tego, żeby odkrywali świętego Michała Archanioła w swoim życiu, żeby oddawali się mu pod opiekę, żeby włączali się do wielkiego zawierzenia, tak jak właśnie teraz jest to, choćby na kanale Któż jak Bóg możliwe. Bardzo dziękuję, księże, za tę rozmowę, dziękuję za te wszystkie dzieła i cóż, pewnie ksiądz też jeszcze by, rozumiem, chciał zachęcić naszych widzów do tego, żeby właśnie się w to włączyć. Tak, rzeczywiście zachęcam wszystkich do podjęcia wielkiego zawierzenia świętemu Michałowi Archaniołowi. To nie jest łatwa droga, to jest droga dla bohaterów, dla ludzi odważnych, ale nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by żałował, że odmówił to wielkie zawierzenie. Co więcej, zawierzyć to oddać Panu Bogu stery w prowadzeniu mojego życia. I nawet jeżeli będą jakieś trudności, przeszkody, to owoce okazują się naprawdę, naprawdę wielkie. I oby tego wszyscy mogli doświadczyć. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Wszystkim naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam oczywiście do tego, nie tylko żeby się włączać do wielkiego zawierzenia, żeby oddawać się Michałowi, świętemu Michałowi Archaniołowi, ale także do tego, żeby w miarę możliwości wspierać możliwość nagrywania takich rozmów. A żeby takie rozmowy mogły powstawać, to oczywiście musimy mieć Państwa wsparcie. Wszystkie informacje na banerze, na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.